to nam się trafiła pogoda. W ostatnim odcinku z pewnością udało wam się, pomimo tej tryskającej z nas na zewnątrz energii i radości i pocieszania się, spostrzec pewną nutkę rozczarowania, a może i smutku, że przyroda okazała się tak zasłonięta przed naszymi oczami. Pojawiła się jednakże nutka nadziei, przyniesiona przez turystów schodzących z góry, że około 16:00 rozpogodzi się. Nie wiem, skąd brali te prognozy, ale okazały się niezwykle precyzyjne. I tuż około godziny 16:00 naszym oczom ukazały się wynagradzające nasze wcześniejsze wędrówki w mgle piękne widoki. Spójrzcie sami. I im więcej pewnego smutku i rozczarowania było w nas wcześniej, tym więcej potem pojawiło się radości. Wszystko w życiu jest potrzebne. Dla takich chwil, zresztą podobnie jak w naszym życiu, warto iść. Warto znosić niewygody. Warto cierpieć. Ta radość jest bezcenna. Ale spójrzmy, jak to było po kolei. Przechodzimy od mamy. Tam też będą jakieś łańcuchy. No już nie ma. No trochę. Trochę. Było tam łańcuchy dwa, ale tak w sumie mogłoby nie być, także nie jest. Bo jaki paker. Dobra, i przez chwilę był piękny widok. Konrad mówi, za tabiegiem, ja przybiegłem i widziałem, ale nie zdążyłem włączyć nagrywania. Tam są piękne stawy i generalnie już ich nie widać i no i właśnie i też ich nie zobaczycie przez to. Ale ogólnie było coś chwilę przed świtu. Ale za to z tej strony jest jakiś prześwit, zobaczcie, tu. Przeszło to puste powietrze, bezmgielne i chyba teraz, chyba zaraz, ale niech by chociaż na chwilę pokazało, co tam jest dalej, no bo by było fajnie. No a tutaj, a tu było pięknie widać te stawki i szkoda, że zamuliłem, bo takie piękna niebieska woda, a teraz jest biała. Zobaczcie, jak to wygląda. Już nagrywam komórką, bo mi się nie chce kamery wyciągać, ale tu takie jakieś łańcuchy są i trzeba trzymać, bo można zlecieć. A z tamtej strony to jest bajka, normalnie relacja. Konrad już jest na dole. Wygląda jak żagiel. Ręce mamy zamarznięte, bo łańcuchy zimne, ręce mokre, a tu wieje jeszcze w dodatku. Dobra, ale coś widać, coś widać. To jest to, Krzysiek mówi, mówiłem, no i rzeczywiście mówił, miał rację. Chociaż też tu kiedyś też tu byłem, ale zobaczcie to. Tutaj widać te plamy śniegu. Tu jest staw. Jak ten staw się nazywa? Bo to jest Dolina Pięciu Stawów Polskich, każdy z nich ma swoją nazwę, jest jakiś przedni, czarny, gąsienicowy, nie wiem, który jest który, ale może ktoś wie, to wie, a my nie wiemy. Wołają mnie, bo tu zamulamy i nam zimno, bo tu wieje jeszcze okropnie, więc idziemy dalej. Dobra, na razie. No i stamtąd, może to nie widać tu na tym obrazie, ale tych łańcuchów było naprawdę dużo, jeszcze schodziliśmy tutaj. O, właśnie się tu chyba ostatni skończył. A teraz w dół wygląda tak. Czy to nie jest piękne? A ta chmura, która tam gdzieś za tego stawu się wyłania, jest niesamowite. Mam tak zimne ręce, że nawet nie mogę tu przycisku od zbliżenia nacisnąć. Ta chmura gdzieś tam wychodzi normalnie zza tego stawu. Dobra, jest pięknie, jest pięknie. Wprawdzie w słońcu te kolory byłyby jeszcze żywsze, ale cieszę się, że jakikolwiek inny kolor oprócz białego jest nam dane dzisiaj zobaczyć. Dobra, a i nie wieje tu już. Konrad gdzieś się ukrył już za zakrętem, bo było mu bardzo zimno, u góry wiało okropnie. To była szpiglasowa przełęcz, tak w ogóle tam na samej górze. A teraz idziemy w Dolinę tych Pięciu Stawów i plan jest taki, że tam za Adasiem i za tymi pięknymi śniegami będziemy przechodzić między tymi dwoma stawkami. To jest daleko, się wydaje, że hej, ale no cóż,
Dobra, wyłączam, bo mi zimno. Zakopane, Zakopane, już jedziemy w góry, gdzie miłość nasza rośnie pośród dat natury.